Piękna wyspa u wybrzeży Afryki to wakacyjne marzenie. Jednak bomba na głównym lotnisku sprawia, że dwa jumbojety przekierowano na inne, niewielkie lotnisko. W ciągu 8 minut najgorszy wypadek lotniczy wszechczasów pochłonął życie 583 ludzi. Dzięki najnowszej technologii komputerowej pokażemy dokładnie, co poszło nie tak. Katastrofy nie dzieją się bez przyczyny. Są łańcuchem krytycznych wydarzeń. Poznamy ważne decyzje podjęte w ostatniej chwili przed katastrofą. Tuż przed tragedią. Kolizja na pasie startowym. Europa. Wyspy Kanaryjskie. Teneryfa. Niedziela, 27 marca 1977. Los Rodeos to ospałe lotnisko położone wśród wzgórz. Zazwyczaj obsługuje jedynie kilka niewielkich samolotów dziennie, ale to nie jest zwykły dzień. Dwunasta w południe. Po całonocnym locie z Los Angeles, lot Pan Am 1736 jest w odległości 2 godzin lotu od Wysp Kanaryjskich. Joan Jackson pracowała w Pan Am jako stewardessa od 7 lat. Wszystko wydawało się normalne. Czasami zdarzają się niesympatyczni pasażerowie, ale tym razem lecieli z nami wspaniali ludzie. Cieszyliśmy się, że są z nami na pokładzie. Jack Ridout jest jednym z 378 pasażerów. Lecąc na pokładzie 747 jest szczęśliwy. W latach 70. 747 to było coś. Był 2 razy większy od innych samolotów. Jack podróżuje ze stylem. Zabiera swoją dziewczynę Johnny na wyjątkowe wakacje. To była wspaniała podróż pierwszą klasą. Poszliśmy na górny pokład, który w tamtych czasach przypominał mały bar koktajlowy. Zmierzają w kierunku Gran Canaria, trzeciej co do wielkości z 7 wysp kanaryjskich słynących z olśniewających krajobrazów. Jednakże na tych pięknych wyspach działają grupy terrorystyczne, chcące je wyzwolić spod panowania Hiszpanii. Dwunasta trzydzieści. Nagle kapitan Pan Am, Victor Grubbs, otrzymuje pilną wiadomość od wieży kontrolnej. Na lotnisku na Gran Canaria, gdzie mieli wylądować, wybuchła bomba. Musi zmienić kurs i lecieć na lotnisko Los Rodeos, znajdujące się na pobliskiej Teneryfie. Powiadamia pasażerów o tym, co się stało. Byłem zaniepokojony. Inni pasażerowie na pewno też. Pierwsza 38. 747 Pan Am to nie jedyny samolot zmieniający kurs z powodu bomby. Inny jumbojet, lot KLM 4805 z Amsterdamu, też został skierowany na lotnisko Los Rodeos na Teneryfie. Ląduje przed samolotem Pan Am. 3 inne zawrócone samoloty stoją już na ziemi. Lotnisko na Teneryfie jest niewielkie, ma tylko 1 pas, a kontrolerzy lotów nie są przyzwyczajeni do obsługi tylu samolotów, a co dopiero jumbojetów. Jest niedziela, więc tylko 2 kontrolerów ma służbę. Pasażerowie z KLM wychodzą do poczekalni, żeby się zrelaksować. Druga 15. Pan Am 747 ląduje. Dołącza do KLM, czekającego na pasie startowym na otwarcie lotniska na Gran Canaria. Gran Canaria leży jedynie 25 minut od Teneryfy, ale trochę to potrwa, zanim policja stwierdzi, że lotnisko jest wolne od zagrożenia bombowego. Nikt nie wie, jak długo będą musieli czekać. Lotnisko Los Rodeos na Teneryfie położone jest w dolinie w cieniu wielkiego Mount Teide, 3. największego wulkanu na Ziemi. Teide dominuje nad wyspą, a nawet wpływa na pogodę. Jak dotąd dzisiaj świeci słońce, ale warunki mogą zmienić się w każdej chwili. Lotnisko leży na wysokości 632 metrów nad poziomem morza. Nisko unoszące się chmury często spływają z gór i spowijają lotnisko gęstą mgłą.
ale w chwili lądowania Panam pogoda nie stanowi problemu. Warunki były dobre. Dzień był piękny i przejrzysty. Zauważyłem, że lotnisko było lekko zniszczone, prawie średniowieczne. Lotnisko Los Rodeos otwarto w 1941 roku. Udogodnienia są tam wyjątkowo ograniczone. Nie ma radaru do monitorowania samolotów na ziemi, a dzisiaj nie działają również centralne światła pasa startowego. Lotnisko ledwie sobie radzi z 5 nadprogramowymi jumbojetami. Poczekalnia jest zatłoczona, dlatego pasażerom Panam nie pozwolono wysiąść. Stewardessa otwiera drzwi, żeby wpuścić do środka trochę świeżego powietrza. Pamiętam, że czekaliśmy. Byliśmy znudzeni i wciąż mówiliśmy, kiedy stąd odlecimy. Druga 30. Policja na Gran Canaria zabezpieczyła teren lotniska, więc pasażerowie sądzą, że już wkrótce dotrą na miejsce i rozpoczną wakacje. Ale Panam nie może wystartować. Stojący przed nimi KLM tankuje. Zatankowanie do jumbojeta 55 tysięcy litrów paliwa potrwa około pół godziny. Panam musi czekać. Piloci bardzo chcieli odlecieć. Woleliby, żeby KLM nie brał dodatkowego paliwa i żebyśmy mogli już stamtąd odlecieć. Ale nawet gdy KLM skończył tankowanie, odlot wciąż się opóźnia. Bez podania przyczyny hiszpańskie władze przetrzymują samoloty na ziemi przez prawie 2 godziny. O 4:56 najbardziej doświadczony pilot KLM, kapitan Jacob van Zanten, prosi o pozwolenie na kołowanie. 2 minuty później kontrola lotów udziela mu pozwolenia. Na pokładzie Panam Jack zauważył, że pogoda uległa zmianie. Nadciągała mgła, która ku mojemu zdziwieniu całkowicie spowiła lotnisko, tworząc różnicę jak między dniem a nocą. KLM 4805 kołuje wzdłuż pasa startowego. Na pokładzie jest 248 osób. Kontrolerzy z wieży kontrolnej polecają pilotom dojechać do końca pasa, zrobić zwrot o 180 stopni i czekać na pozwolenie na start. Widoczność spadła do 300 metrów. Żaden z kontrolerów nie widzi samolotów, którymi kierują. Nie mają też wsparcia w postaci radaru naziemnego. Muszą całkowicie polegać na komunikacji radiowej. 5:02. Kontrolerzy udzielają Panam pozwolenia na kołowanie po pasie startowym za KLM. Piloci Panam mają wjechać w trzeci zjazd i czekać. Z każdą sekundą warunki są coraz gorsze. Jechaliśmy za KLM. Było tak ciemno, że nic nie było widać, nawet cementu. Dark. 5:04. KLM zakończył 180-stopniowy zwrot i przyjął pozycję gotowości do startu. Panam wciąż kołuje w jego kierunku wzdłuż pasa startowego. Pierwszy i drugi pilot próbują znaleźć trzeci zjazd, ale nie znają lotniska i prawie nic nie widzą przez okna kokpitu. Powiedziałam, spójrzcie na tę mgłę. Nie wystartujemy, ponieważ nie widać nawet silnika numer 2, który znajduje się od strony pokładu. Wiedziałam, że nie polecimy. 5:05. KLM jest już na miejscu. Po 3,5-godzinnym opóźnieniu kapitan Van Zanten jest w końcu gotowy do startu. 5:06. Kapitan Van Zanten zwalnia hamulce. 7:47 zaczyna kołować w kierunku Panam, który wciąż znajduje się na pasie w odległości prawie 1400 metrów.
Jumbo Jet KLM kołuje po pasie startowym w gęstej mgle. Ale samolot Pan Am wciąż zmierza w jego kierunku na tym samym pasie. Jack i Johnny siedzą w pierwszej klasie Pan Am. Johnny powiedziała: o Boże, co by się stało, gdyby on wystartował? Odpowiedziałem beztrosko: nie martw się, przy czołowym zderzeniu nic byś nie poczuła. 5:06 i 18 sekund. Wieża kontrolna każe załodze KLM czekać. Ale dzieje się inaczej. Kapitan Van Zanten przyspiesza, kołując wzdłuż pasa startowego. 5:06 i 45 sekund. Drugi pilot Pan Am z przerażeniem wygląda przez okno. Widzi, jak ważący 300 tysięcy kilogramów KLM zmierza wprost na nich. Pan Am ma na pokładzie 394 osoby. Ich jedyną szansą jest uciec stamtąd jak najszybciej. Kapitan Pan Am Grabs zmusza silniki do pracy na pełnych obrotach. Próbuje usunąć się z drogi 747. Usłyszałem, że silniki zwiększyły obroty. Zrobiliśmy bardzo ostry zwrot w lewą stronę. Ale jest już za późno. 5:06 i 50 sekund. KLM uderza w amerykańskiego Jumbo Jetta z prędkością 290 km na godzinę. Po prostu szczęk pękającego metalu. Czułam, jakby eksplodowała każda molekuła powietrza. Myślałam, że to na pewno bomba. Widać było tylko poskręcane metalowe części. Potem niemal natychmiast wybuchł pożar. Rozejrzałam się i pomyślałam, jak się stąd wydostać? Jesteśmy w pułapce. Kontrolerzy z wieży kontrolnej słyszą eksplozję, ale z powodu mgły nic nie widzą. Nie mogą nawiązać kontaktu radiowego z żadnym z dwóch samolotów. KLM 747 wpadł na Pan Am, odcinając fragment górnego pokładu. Po uderzeniu rozbił się o dalszą część pasa startowego. Usłyszeliśmy potężny huk i wybuch. Od razu wiedziałem, że ludzie z tamtego samolotu nie przeżyją. Kontrolerzy ogłaszają alarm. Te pierwsze zdjęcia z wiadomości pokazują strażaków walczących z ogniem, który ogarnął KLM. Nikt nie ocalał. Z powodu mgły nie mają pojęcia, że zaledwie 450 metrów w górę na pasie startowym stoi samolot Pan Am również w płomieniach z setkami ludzi wciąż na pokładzie. Bez wahania Jack zaczyna pomagać innym pasażerom. Oblało nas paliwo. Byłem nim przesiąknięty. Pomyślałem, że trzeba wydostać stąd tych ludzi, więc zacząłem dosłownie wypychać ich przez drzwi. W międzyczasie John Jackson wraz z inną stewardessą próbują uciec. Chyba przeszłam przez dziurę i zeszłam na dół. Powiedziałam: Suzanne, daj mi rękę. Wyciągnęłam ją. Stałyśmy na szczycie samolotu. Roztrzaskany Pan Am nie może się już poruszać, ale jego silniki pracują z pełną mocą. Słyszałam je. Słyszałam szczęk metalu. Silniki zaczęły się rozpadać, rozrzucając wokół kawałki metalu. Nastąpiła kolejna eksplozja, a stewardessa, która pomagała innym, zginęła w jednej sekundzie. Odcięło jej głowę i nie był to przyjemny widok. John i jej koleżanka wciąż stały na dachu samolotu. Pomyślałam, że jeśli skoczymy, możemy połamać sobie nogi, więc czy damy wówczas radę odejść od samolotu? Ale samolot pod nimi zaczyna się rozpadać.
Pęknięty kadłub samolotu spadał w dół. Wszyscy próbowaliśmy zeskoczyć na ziemię i uciec jak najdalej od samolotu. Kolejna eksplozja wyrzuca Jacka z samolotu. Johnny powiedziała mi, że wyleciałem w przód. Kiedy odzyskałem świadomość, powiedziała, że musimy odsunąć się jak najdalej. Więc chwiejnie odeszliśmy od samolotu. W końcu ostatnia eksplozja zniszczyła wszystko poza skrzydłami. Z 396 ludzi na pokładzie przeżyło zaledwie 61 osób. John Jackson i jej koleżanka miały siniaki i zadrapania. Nie mogłyśmy uwierzyć, że ocalało tak mało osób. Rozglądałyśmy się dookoła, szukając reszty pasażerów i załogi. Myślałam, że jeśli pójdę na drugą stronę samolotu, znajdę tam 400 osób, w tym wszystkich moich przyjaciół z załogi. Ale oczywiście tak nie było, a my nie mogłyśmy w to uwierzyć. Jack Riddell pomógł uratować 12 osób. Na głowie i ramionach odniósł oparzenia trzeciego stopnia. To stało się moim prywatnym Wietnamem. To było straszne, jak rzeź. W katastrofie zginęli wszyscy ludzie na pokładzie KLM 747 i większość osób lecących Panam. Był to najstraszniejszy wypadek w historii lotnictwa. ...583 osoby straciły wówczas życie. Ludzie na całym świecie są wstrząśnięci. Jumbo Jet to najnowocześniejszy samolot tamtych czasów, który przenosi dwa razy więcej pasażerów niż jakikolwiek samolot innego typu. A teraz spalone szczątki dwóch 747 leżą rozrzucone na pasie startowym. Trwało to jedynie 8 minut. Odtwarzając wydarzenia tego fatalnego dnia i przeprowadzając dogłębne śledztwo, możemy ujawnić, co się naprawdę stało. Grafika komputerowa najwyższej klasy zabierze nas do samego centrum strefy katastrofy. Władze Hiszpanii natychmiast zwołują zespół specjalistów. Ekspert badający katastrofy Jaime Velarde wyjeżdża z Madrytu i o świcie jest już na Teneryfie. Po przyjeździe odczuliśmy atmosferę potężnej katastrofy. Atmosferę czegoś fantasmagorycznego, smutku i nieszczęścia. Some sensation of disaster. Jaime Velarde zabiera się do działania. Podczas badania katastrofy bardzo ważne jest to, żeby działać szybko. Można wówczas zobaczyć i sfotografować dowody w ich naturalnym stanie. Eksperci przyjeżdżają z Ameryki i Holandii, reprezentując dwa kraje, z których pochodziły rozbite samoloty. Hans Erhardt z ekipy holenderskiej jest zaskoczony tym, co zobaczył. Byliśmy przerażeni widokiem tak ogromnych zniszczeń. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieliśmy. Pamiętam również dziwny zapach unoszący się nad lotniskiem. Później zdaliśmy sobie sprawę, że to swąd spalonych ciał ofiar. To było naprawdę straszne. To najgorsza katastrofa, jaką kiedykolwiek widziałem. Ekipa śledcza musi odpowiedzieć na wiele pytań. Dlaczego samolot Pan Am wciąż był na pasie startowym? Czy w samolocie była kolejna bomba? Korzystając z oficjalnych danych, możemy odtworzyć śmiertelny łańcuch wydarzeń. Na początku nie snułem żadnych podejrzeń. To nie był właściwy moment na wyciąganie wniosków. Ważne były jedynie dowody. Nic więcej. Pierwsze zadanie to odnalezienie czarnych skrzynek. Zawierają ważne nagrania głosowe z obydwu kokpitów oraz wszystkie dane techniczne.
Ekipa wkrótce je znajduje, ale jest pewien problem. Skrzynki są poważnie uszkodzone. Odcyfrowanie nagrań może potrwać wiele tygodni. W międzyczasie ekipa bada drugi kluczowy dowód. Taśmy z wieży kontroli lotów. Napięcie było ogromne, ponieważ był to pierwszy sygnał mówiący o tym, jaka była główna przyczyna wypadku. Ekipa uważnie słucha ostatnich wypowiedzi przed zderzeniem. Muszą dowiedzieć się, dlaczego KLM-747 wystartował, gdy Panam wciąż stał na pasie startowym. Czy kontrola lotów udzieliła pilotowi pozwolenia na start? Minuta i 23 sekundy przed zderzeniem. KLM zakończył 180-stopniowy zwrot na końcu pasa startowego. KLM-4805 gotowy do startu, czekamy na pozwolenie Air Traffic Control. To nie jest prośba o pozwolenie na start, ale prośba o pozwolenie Air Traffic Control. Piloci proszą o instrukcje potrzebne, gdy już będą w powietrzu. Kontroler wydaje pozwolenie ATC, a drugi pilot KLM odczytuje je na głos. 33 sekundy przed kolizją. Taśmy ujawniły, że po odczytaniu pozwolenia ATC drugi pilot KLM wypowiada niezwykłe słowa. Jesteśmy na starcie. Amerykański ekspert Bill Edmonds był zaskoczony tym, co usłyszał. Nie mogliśmy dokładnie zrozumieć, czy powiedział jesteśmy na starcie, czy startujemy. Pierwsze znaczy jesteśmy gotowi do startu. Drugie znaczyłoby właśnie startujemy. 28 sekund. Kontroler również wydaje się mieć wątpliwości, co powiedział drugi pilot KLM. Dobrze, czekajcie na pozwolenie na start. Wywołam was. To ostatnie zdanie wypowiedziane z wieży do KLM. Nigdy nie udzielono pozwolenia na start. Jednakże kapitan Van Zanten przyspiesza, kołując w dół pasa startowego. Taśmy kontroli lotów sugerują, że holenderski pilot popełnił poważny błąd w ocenie sytuacji. Człowiek ten, z przyczyn, które musimy jeszcze zbadać, wystartował bez pozwolenia. Van Zanten był jednym z czołowych pilotów w Holandii. Dlatego KLM umieściło jego zdjęcie na reklamie. Był pilotem przez 27 lat. Spędził w powietrzu ponad 11 700 godzin. To, że tak doświadczony pilot popełnił tak drastyczny błąd, jest szokujące. Dowody wydają się niezbite, ale śledztwo jeszcze się nie skończyło. Dopiero za kilka dni będzie można odsłuchać taśmy z czarnych skrzynek. W międzyczasie taśmy z wieży ujawniają kolejny zaskakujący fakt. Piloci Pan Am również nie zastosowali się do poleceń. 4 minuty do zderzenia. Wieża nakazuje pilotom zjechanie z pasa startowego na trzecim zjeździe. Ale ekipa śledcza wie, że samoloty zderzyły się na dalszym odcinku pasa, w pobliżu czwartego zjazdu, bliżej pozycji startowej KLM. Dlaczego kapitan Pan Am przegapił właściwy zjazd? Najgorsza katastrofa lotnicza wszechczasów miała miejsce na lotnisku Los Rodeos na Teneryfie. Taśmy kontroli lotów ujawniły, że pilot KLM, Jacob Van Zanten, wystartował bez pozwolenia. Dzięki zaawansowanej grafice w oparciu o oficjalny raport rządu Hiszpanii pokażemy dokładnie, co poszło nie tak. Ekipa śledcza dokonała zaskakującego odkrycia. Pan Am przegapił swój zjazd i został na pasie startowym. Czy kapitan Grabs popełnił fatalny błąd?
Żeby się tego dowiedzieć, zespół śledczy musi przestudiować plan lotniska. Los Rodeos to niewielkie lotnisko mające zaledwie jeden pas startowy i równoległy do niego pas do kołowania. Pomiędzy nimi znajdują się cztery zjazdy łączące obydwa pasy. W dniu katastrofy kontrolerzy z Teneryfy muszą dać sobie radę z dodatkowymi samolotami, ponieważ lotnisko na Gran Canaria zostało zamknięte. Jedyne wyjście to zaparkowanie samolotów na pasie do kołowania. Żeby ustawić się na pozycji startowej, wszystkie samoloty muszą korzystać z pasa startowego. Ekipa badająca wypadek sprawdza dokładne pozycje samolotów na pasie startowym na kilka chwil przed kolizją. 4 minuty i 46 sekund przed uderzeniem. Pan Am kołuje za KLM po pasie startowym. Załoga Pan Am, próbując zlokalizować zjazd C3, korzysta z niewielkiego diagramu, ale zjazdy nie są wyraźnie oznaczone, a widoczność jest coraz gorsza. Kołując wzdłuż pasa startowego, wyglądają przez okno, próbując liczyć mijane zjazdy. Najpierw C1. Potem C2. Problem stanowi zjazd C3. Załoga Pan Am nie miała pewności, w który zjazd powinni skręcić. Taśmy są dowodem na to, jakie polecenia wydali kontrolerzy. Prosimy o potwierdzenie, że chcecie, aby Clipper 1736 skręcił w lewo w trzeci zjazd. Tak, w trzeci zjazd. Pierwszy, drugi i trzeci. Minuta i 6 sekund do katastrofy. Pan Am mija zjazd C3, kołując w stronę KLM, który przygotowuje się do odlotu. Żeby zjechać w C3, samolot musiałby wykonać wyjątkowo trudny zwrot pod ostrym kątem. Amerykańscy eksperci uważają, że taki manewr był praktycznie niemożliwy do wykonania. Załoga mogła uważać podobnie. Nasze obliczenia pokazały, że samolot Pan Am nie byłby w stanie tak skręcić. Gdybym był kapitanem tego samolotu, nie podjąłbym się wykonania takiego manewru. Skoro skręt był tak skomplikowany, dlaczego kontroler polecił Pan Am go wykonać? Prawdopodobnie nie był przyzwyczajony do obsługi 747. Inne samoloty wykonałyby taki manewr z łatwością. Amerykańscy eksperci uważają, że kapitan Grubbs przegapił zjazd C3 z innego powodu. W chwili, gdy powinien zjechać na C3, został rozproszony przez to, co usłyszał przez radio. KLM 4805 gotowy do startu, czekamy na pozwolenie ATC. Prawdopodobnie słuchali samolotu KLM zamiast koncentrować się na zjeździe z pasa. 35 sekund do katastrofy. Drugi pilot KLM powiadamia wieżę. Jesteśmy na starcie. Drugi pilot Pan Am natychmiast mówi: Clipper 1736, wciąż kołujemy po pasie startowym. W samolocie KLM pilot i załoga słyszą wszystkie rozmowy przez radio. Powinni słyszeć, że Jumbo Jet Pan Am wciąż znajduje się na pasie przed nimi. Ale kapitan Van Zanten, najbardziej doświadczony pilot holenderskich linii lotniczych, przyspiesza, rozpędzając się w dół pasa. Ekipa wie już, że żaden z pilotów w obydwu samolotach nie trzymał się instrukcji kontrolerów. Żeby dowiedzieć się, dlaczego tak się stało, zespół musi dokładnie zbadać wszelkie okoliczności. Być może chodziło o zachowanie obydwu załóg. Zapisy taśm z wieży kontrolnej ujawniają narastające napięcie w kokpicie KLM. Kapitan okazywał wyraźną chęć odlotu. Jumbo Jet KLM czekał na Teneryfie przez prawie 3,5 godziny.
Ekipa badawcza dowiedziała się z rozmów prowadzonych przez radio, że kapitan Van Zanten martwił się przekroczeniem liczby godzin, jakie może spędzić na służbie. Musiał zabrać 300 pasażerów z Gran Canaria i polecieć z powrotem do Amsterdamu. Z powodu opóźnienia załoga mogła zostać uziemiona, żeby odpocząć, a KLM musiałby wówczas opłacić ich zakwaterowanie przez noc. Nadciąga mgła. Widoczność staje się coraz gorsza. Kapitan czuje presję. Chyba każdy kapitan uważa, że wszystkie jego problemy zdarzają się wyłącznie na ziemi i kończą się z chwilą startu. Tam jest w swoim królestwie i to on podejmuje decyzje. Sądzę, że właśnie o tym myślał tamten kapitan. Związek The American Airline Pilots Association przyjrzał się psychologicznym aspektom sprawy. Słynny pilot kapitan Van Zanten był starszym instruktorem KLM. Przez ostatnie 6 lat spędził większość czasu szkoląc innych pilotów. Jeśli ktoś spędza dużo czasu w centrum treningowym, a mało w powietrzu, zbytnio przyzwyczaja się do środowiska testowego. Przez ostatnie 6 lat kapitan Van Zanten wylatał średnio jedynie 21 godzin miesięcznie. Przez ostatnie 12 tygodni w ogóle nie był w powietrzu. Bill Edmunds sugeruje, że zjawisko zwane syndromem szkoleniowym sprawia, iż dla pilotów zaciera się różnica między światem rzeczywistym a środowiskiem szkoleniowym. W symulatorze człowiek wykonuje manewr, zatrzymuje się, ponownie ustawia symulator, powtarza manewr. Można się przyzwyczaić do szybkiego tempa, do robienia czegoś, gdy jest się gotowym. W symulatorze instruktor pełni funkcję kontrolera. Zazwyczaj to on wydaje pozwolenie ATC oraz pozwolenie na start dla załogi. Nie musi czekać na pozwolenie wieży kontrolnej. Kapitan Van Zanten był gotowy do startu. W pewnym momencie wszystkie parametry zostały spełnione, a on był gotowy do odlotu. Może nie sprawdził, w którym miejscu na pasie stał jego samolot, a gdzie znajdowały się inne samoloty, ale był gotów do startu. Wpływ syndromu szkoleniowego na psychikę Van Zantena nigdy nie zostanie dowiedziony. Pozostaje jeszcze inna zagadka. 18 sekund do zderzenia. Kapitan Van Zanten rusza pełną mocą silników. W kokpicie jest dwóch innych członków załogi. Dlaczego go nie powstrzymali? Taśmy kontroli lotów ujawniły, że kapitan KLM Van Zanten wystartował bez pozwolenia. Ekipa śledcza odkryła również, że samolot Pan Am przegapił swój zjazd z pasa startowego. Obecnie zespół czeka na odtworzenie taśm z uszkodzonych czarnych skrzynek z samolotów. Być może zawierają nowe dowody. Każdy 747 ma dwie czarne skrzynki. Jedna z nich nagrywa dane lotu, druga ostatnie 30 minut wszelkich rozmów prowadzonych w kokpicie. Hiszpański ekspert Jaime Velarde zabrał czarne skrzynki do laboratorium National Transportation Safety Board. To było trudne dochodzenie, ponieważ musieliśmy przeanalizować każdy nagrany głos. Jak dotąd zespół badawczy miał do dyspozycji jedynie taśmy z wieży kontrolnej, ale po dwóch tygodniach dochodzenia wreszcie mogą odsłuchać taśmy z czarnych skrzynek. Przesłuchanie półgodzinnej taśmy może zająć kilka dni. Trzeba zidentyfikować poszczególne osoby, zrozumieć, co mówią i określić, jakie inne interakcje mogły mieć miejsce. Dopiero gdy ekipa porówna nagrania z czarnych skrzynek obydwu samolotów z taśmami z wieży kontrolnej, zdobędzie pełny obraz sytuacji.
prowadzi to do dramatycznego odkrycia. W kokpicie KLM załoga nie słyszała pewnych poleceń, które były doskonale słyszalne na taśmach wieży kontrolnej. W chwili, gdy przekazywano najważniejsze informacje, kapitan Van Zanten słyszał jedynie głośny pisk. Patrick Smith jest pilotem komercyjnym, który badał wiele katastrof lotniczych. Komunikowanie się z wieżą wchodzi nam w krew, dlatego nie traktujemy jej jak coś, co może zawieść i zabić. W tym przypadku prosty problem technologiczny przyczynił się do ogromnej katastrofy. System komunikacyjny wykorzystywany na Los Rodeos w 1977 roku nadal jest w powszechnym użyciu na całym świecie. Samoloty porozumiewają się z kontrolą lotów, korzystając z dwukierunkowego radia VHF. Wszystkie samoloty na lotnisku dostrajają się do tej samej częstotliwości, dzięki czemu nie tylko odbierają instrukcje, ale również słyszą to, co się dookoła nich dzieje. Ale taki system ma ograniczenia. To nie działa jak telefon, gdzie dwie osoby mogą mówić jednocześnie. Ten system przypomina walkie-talkie. Naciskamy i mówimy. Korzystając z danej częstotliwości, tylko jedna osoba może mówić naraz. Inni muszą poczekać na swoją kolej. Problem pojawia się, gdy dwie lub więcej osób próbują korzystać z danej częstotliwości w tej samej chwili. Powstaje wówczas głośny pisk zwany heterodyną. Heterodyna na otwartej częstotliwości to w 999 przypadkach na 1000 zjawisko całkowicie nieszkodliwe. Ale katastrofa na Teneryfie była właśnie tym jednym przypadkiem na 1000, gdy heterodyna okazała się zabójcza. 67 sekund do zderzenia. Kapitan Van Zanten zakończył trudny skręt o 180 stopni na końcu pasa startowego. Z danych lotu z czarnej skrzynki wynika, że kapitan otworzył przepustnicę. Na taśmie słychać, że drugi pilot jest tym zaniepokojony. Chwileczkę, nie mamy pozwolenia ATC. Odpowiedź kapitana jest szorstka. Wiem. Dalej, poproś o nie. 44 sekundy do uderzenia. Drugi pilot KLM odczytuje kontrolerowi pozwolenie ATC, a w tym samym czasie, zgodnie z danymi lotu, Van Zanten zwiększa szybkość. Nie czeka, aż drugi pilot skończy. 37 sekund. Ruszamy. Ale Jumbo Jet Pan Am wciąż kołuje wzdłuż pasa. Z taśm kontroli lotów wynika, że kontroler kazał KLM czekać na pozwolenie na start. Dobrze, czekajcie na pozwolenie na start. Wywołam was. Dokładnie w tym samym momencie na taśmach z Pan Am nagrało się zdanie pilota. Kołujemy wzdłuż pasa startowego. Clipper 1736. Obydwa zdania wypowiedziano w tej samej chwili. Dlatego w kokpicie KLM słychać było jedynie heterodynę. Dobrze. Kapitan Van Zanten usłyszał jedynie słowo dobrze. Nie słyszy wypowiedzi kontrolera. Dobrze, czekajcie na pozwolenie na start. Wywołam was. Ani ostrzeżenia Panam. Kołujemy wzdłuż pasa startowego. Clipper 1736. KLM przyspiesza, kołując wzdłuż pasa. Każde z tych zdań powstrzymałoby kapitana przed startem. Ale ponieważ wypowiedziano je jednocześnie, usłyszał jedynie zakłócenia. Zaledwie 28 sekund później KLM wpada na Pan Am. Holenderski ekspert uważa, że to odkrycie oczyściło Van Zantena z zarzutów. To był przełom w naszym dochodzeniu. Jestem pewien, że gdyby KLM usłyszał te wiadomości, nie kontynuowałby procedury odlotu.
Zakłócenie transmisji dwóch ważnych przekazów miało miejsce 30 sekund przed kolizją. Ale nawet później kapitan Van Zanten otrzymał jeszcze jedno, ostatnie ostrzeżenie. 24 sekundy przed kolizją. Hiszpański kontroler ponownie wywołuje Panam i prosi o podanie pozycji na pasie startowym. Papa Alfa 1736, zgłoś, kiedy pas startowy będzie wolny. Drugi pilot Panam odpowiada. Dobrze, damy wam znać, gdy opuścimy pas startowy. Tę rozmowę na pewno było słychać w kokpicie KLM, ale tylko jeden członek załogi ją zrozumiał. Zrozumiał ją inżynier pokładowy, przynajmniej częściowo. Panam usunął się z drogi? Kapitan, który był w trakcie procedury startu, powiedział coś takiego. Co mówiłeś? Co mówiłeś? Panam usunął się z drogi? Van Zanten odpowiedział lakonicznie tak, tak. Inżynier pokładowy już się więcej nie odezwał. Inżynier pokładowy był najmłodszym członkiem załogi. Skarcony przez szanowanego przez niego kapitana nie kwestionował więcej jego decyzji. Zarówno hiszpańscy, jak i amerykańscy członkowie ekipy śledczej krytycznie oceniają zachowanie kapitana Van Zantena w dniu tragedii. Końcowa analiza dowodzi, że los był przeciwko niemu. Kapitan Van Zanten wystartował bez pozwolenia, a jego Jumbo Jet KLM wpadł na samolot Panam 747 na pasie startowym. Jednakże zespół śledczy odkrył, że kapitan podjął ostatnią próbę, aby uniknąć katastrofy. Kilka sekund przed zderzeniem kapitan Van Zanten próbował unieść KLM, aby przelecieć nad samolotem Panam. Zadarł dziób maszyny tak wysoko, że jej ogon rysował pas startowy. Prawie mu się udało. Nos i przednie koło przeleciało nad Panam, ale Jumbo Jet nie dał rady wzbić się wystarczająco wysoko. Do spowodowania katastrofy wystarczyło to, że silnik numer 1 KLM drasnął prawą stronę Panam. Kapitan Van Zanten zabrał 55 tysięcy litrów dodatkowego paliwa, żeby zaoszczędzić czas, który musiałby poświęcić na tankowanie na Gran Canaria. Dodatkowe paliwo sprawiło, że Jumbo Jet był zbyt ciężki, aby zyskać kilka dodatkowych metrów wysokości, które wystarczyłyby do uniknięcia katastrofy. Dodatkowe tankowanie KLM może być uważane za taki czynnik. Im samolot jest cięższy, tym dłuższa jest jego droga kołowania. Katastrofa na Teneryfie została spowodowana przez łańcuch wydarzeń łączący ludzki błąd z awarią techniczną. Pilot i pisarz zajmujący się lotnictwem Patrick Smith uważa, że dzięki nowej technologii można będzie wyeliminować zakłócenia w transmisjach VHF i uniknąć przyszłych katastrof. Można uniknąć heterodyn. Istnieje urządzenie blokujące, które można wpasować w systemy komunikacyjne samolotów pasażerskich. Uniemożliwia ono jednoczesne transmisje. Każdy, kto spróbuje mówić jednocześnie z kimś innym, zostanie odcięty od mikrofonu. Inżynierowie lotniczy mogą zainstalować urządzenia antyblokujące za jedyne 13 tysięcy dolarów. To niewielki wydatek w porównaniu z ceną nowego samolotu, która może wynieść do 200 milionów dolarów. Jednakże, chociaż niektóre samoloty pasażerskie instalują je z własnej inicjatywy, nie jest to jeszcze usankcjonowane prawnie. Ekipa śledcza łączy wszystkie czynniki, które doprowadziły do tragedii na Teneryfie. Na początku kontrolerzy polecili dwóm samolotom 747 kołować na jednym pasie startowym w tym samym czasie. Następnie gęsta mgła i nieznajomość planu lotniska sprawiły, że pilot Panam przegapił właściwy zjazd i pokołował zbyt daleko. Zaledwie kilka sekund później holenderski pilot kapitan Van Zanten rozpoczął procedurę odlotu bez pozwolenia. W końcu głośne zakłócenia w kokpicie KLM sprawiły, że kapitan nie usłyszał ważnych transmisji, które mogły powstrzymać go przed startem. Dla tych, którzy ocaleli, koszmar trwał jeszcze przez wiele miesięcy. Bałam się wszystkiego. Nie chciałam jeździć samochodem. Nie chciałam tracić mojego męża z oczu.
Niemalże chciałam siedzieć w moim mieszkaniu z zaciągniętymi zasłonami, zupełnie jak ludzie w filmach, którzy wszystkiego się boją. Po terapii John wróciła do pracy 3 miesiące później. Nadal jestem stewardessą. Latam od 34 lat i pewnie będę pracować przez kolejne 6 lub 8 lat. Uwielbiam zwiedzać świat. W rodzinnym San Diego historia Jacka zrobiła się głośna. Jack Ridout ocalał z katastrofy i pomógł uratować tuzin innych pasażerów Pan Am 747. To był koszmar na Teneryfie. Dopiero przeżywszy coś takiego rozumie się, że konsekwencje takiej sytuacji ciągną się przez wiele lat. Przez pierwszy rok przeżywałem te obrazy niemal każdej nocy. Wysiłki Jacka zostały docenione przez prezydenta Cartera w liście wdzięczności napisanym w imieniu narodu. Nowe lotnisko zbudowane w południowej części Teneryfy obsługuje obecnie większość pasażerów odwiedzających wyspę. Zbudowano je na poziomie morza, więc rzadko nawiedza je mgła. Stare lotnisko wciąż działa, a władze zainstalowały na nim system radaru naziemnego. Od wypadku pas startowy jest głównie wykorzystywany do lotów lokalnych pomiędzy wyspami. Jednakże obecnie z powodu wzrostu działalności turystycznej na lotnisku Los Rodeos spowitym przez mgłę znów lądują i startują wielkie samoloty pasażerskie. Opracowanie i udźwiękowienie studio filmowe Odeon. Tekst Magdalena Machcińska-Szczepaniak. Czytał Jacek Sobieszczański.